Siemaneczko, witam wszystkich ponownie na moim kanale. Dzisiaj zrobimy białą kiełbasę. Każdy chciałby mieć w swoim barszczu, żurku, czy co tam gotujecie w swoich rejonach Polski. U mnie zawsze gotowało się barszcz biały i do barszczu białego zawsze była bardzo dobra kiełbasa biała. Żeby taka kiełbasa była dobra, najlepiej użyć więcej gatunków mięsa. Ja mam 4. Mam kawałeczek karkówki, kawałeczek szynki, mam kawałeczek boczku i karkówki po kilogramie. Ta mieszanka mięs z odpowiednimi przyprawami da tej kiełbasie tą wyjątkowość. I będzie to kiełbasa biała, wielkanocna do barszczu lub do żurku, w zależności od regionu. Na pewno po przyniesieniu do domu musimy przepłukać, przejrzeć te mięsa, sprawdzić, czy coś w nich zalega, może jakaś skóra, chrząstka, kostka, więc to wszystko usuwamy, musi być samo mięso. Kawałki tłustego zostają. Te mięsa teraz potnę na mniejsze kawałki, tak aby weszły do gardziela maszynki, więc działam i będę Wam pokazywał. Mięsa mam już przygotowane do mielenia, a tak posegregowane. Tutaj mam szynkę i łopatkę i karkówkę. Tu mam cały boczek, który miałem, i z karkówki ścinki tłuste. Boczek i ścinki z karkówki pójdą na oczku 5 mm, a resztę chudego pójdzie na ósemce. Teraz przygotujemy maszynkę i odpowiednie oczka. Maszynka przygotowana, oczko ósemka i pierwsze lecimy z chudym. Teraz zmieniłem oczko na numer 5, teraz polecimy z tłustym boczkiem i wycinkami z karkówki. No i mięsa mam już pomielone. Jak to się mówi po śląsku? Pomelane. No ale jak ja bym to pomelał, to kto by to zjadł? Wagę mięsa już znam, a teraz przygotujemy przyprawy. Sól damy zwykłą, dlatego że to długo na pewno nie będzie. To będzie zaraz zjedzone, wykorzystane. A myślę też, że nikt w komentarzach pod spodem nie napisze mi, jak to na zwykłej soli. Zwykłej soli do kiełbas, do wędlin się nie używa. No są takie komentarze. Są tak samo komentarze, kiedy chcemy sobie ograniczyć tą peklosól, bo wiemy, że jednak nie jest taka zdrowa, a robimy małą ilość wędliny, dlaczego nie zrobić pół na pół zwykłą solą? Skoro ja wiem, że robię tylko i wyłącznie dla siebie i ta kiełbasa mi zniknie w przeciągu 2, maksymalnie 3 dni, to dlaczego ja mam sobie nie ograniczyć peklosól? Ale okej, wywodów nie będę tutaj robił, każdy jest jaki jest. Teraz przygotujemy sobie przyprawę. W pierwszej kolejności, tak jak wspomniałem, 19 gram soli na kilogram mięsa. Sól mam odważoną, więc ją wsypiemy, od razu wymieszamy. Niech to postoi troszeczkę w tej soli, a my będziemy mieć czas, aby przygotować resztę przypraw. Kolejną przyprawą, jaką muszę przygotować, to będzie czosnek. Czosnku dość dużo. Ja tutaj daję, według przepisu, powinno być 6 gram na kilogram, a tutaj mam 8 i te 8 dam. Przy degustacji oczywiście Wam powiem, czy przesadziłem z tym czosnkiem, czy jest ok. No i oczywiście czosnek nie w takiej postaci, czosnek będzie przeciśnięty przez praskę. Kolejną, bardzo ważną przyprawą będzie majeranek. Majeranku dajemy 5 gram na kilogram. Kolejną przyprawą będzie to pieprz czarny gryz. A dajemy go 3 gramy na kilogram. Kolejna przyprawa to gałka muszkatołowa, 1 gram na kilogram. No i wszystkie przyprawy potrzebne do białej kiełbasy mam przygotowane. Następnie przygotowałem gałkę muszkatołową, gałki muszkatołowej.
1 gram na kilogram, pieprz ziołowy 3 gramy na kilogram i czosnek staropolski 2 gramy na kilogram. Teraz te przyprawy wsypiemy do miski, wymieszamy. Przyprawy wsypane, wlałem jakieś 100-150 ml bardzo zimnej wody, teraz mocno to wyrobimy. Mam już wszystko wyrobione, intensywność przypraw niesamowita. Nadziewarka przygotowana, teraz nabiję nadziewarkę, nałożę również jelito. Kiełbasa wyrobiona, pędka skręcone, tak ona wygląda, pachnie już. A teraz wstawiamy gar z wodą, doprowadzamy do wrzenia i będziemy parzyć. Skorzystam z momentu na ogłoszenia parafialne. Nie zapomnijcie, kochani, zajrzeć na TikTok, na Instagram, gotowanie na spontanie, jak i również na Facebook, grupa gotowanie na spontanie, kuchnia staropolska. Na grupie zawsze coś się dzieje, wymieniamy się przepisami, komentujemy, więc tam Was serdecznie zapraszam. Oczywiście nie zapomnij o wciśnięciu dzwoneczka, zasubskrybuj. Oczywiście dzwoneczek przypomni Ci o kolejnym moim filmiku. Myślę, że przepis Wam się spodobał, ponieważ to jest przepis naprawdę taki górna półka pod względem składowej mięs i przypraw. Kiełbasa jak najbardziej nadaje się właśnie do dań świątecznych, wielkanocnych, do barszczu, żurku. Można zrobić kiełbasę białą w sosie chrzanowym, musztardowym. No i oczywiście taką kiełbasę Wam polecam. Także czekamy na wodę, będziemy parzyć. Za chwilkę też powiem, ile czasu parzymy taką białą kiełbasę. Następnie taką kiełbasę wyciągniemy z wody. Zobaczymy, jak wygląda w przekroju i jak smakuje. Ponieważ dodałem więcej czosnku niż zazwyczaj i też chciałbym to ocenić i zobaczyć, czy z tym czosnkiem nie przesadziłem. Woda w garnku doprowadzona do wrzenia. Teraz wrzucamy kiełbasę, wyłączamy grzanie i zostawiamy kiełbasę na 20 minut w tej wodzie. No i kiełbasę wyciągnąłem, jest sparzona. 20 minut. Ready. Aby taka kiełbasa nabrała soczystości, dobrze jest ją schłodzić, zalać bardzo zimną wodą. Kiełbasę mam już wystudzoną przez jakieś 5 minut w zimnej wodzie. Damy jej jeszcze jakieś 2 minuty i zrobimy degustację. Pięknie wygląda. Teraz weźmiemy kawałeczek, przekroimy. Zobaczymy, jak wygląda w przekroju, jak smakuje. Tak, kochani, wygląda w przekroju. Piękna. Z jelita się obiera, nie ma z tym problemu. Spróbujemy. O. Kochani, powiem Wam tak. Zróbcie, spróbujcie i ocencie. Także kochani, polecam, jeżeli ktokolwiek spróbuje zrobić tą kiełbasę według mojego przepisu, napiszcie w komentarzach. No i co najważniejsze, dziękuję, że byłeś ze mną, no i zapraszam do kolejnych moich filmików.